Zbigniew Kaniuk mieszka w Kowarach i kocha to miasto do tego stopnia, że uzbierał ponad 1000 pocztówek z Kowar, z różnych okresów. To jego wielka pasja. I Zbyszku, chciałbym, żebyś opowiedział o swoich pocztówkach, kiedy się to zaczęło, skąd je masz i czy się coś tutaj specjalnie interesuje, jakie są najstarsze. Zacznijmy od początku, czyli od początku tej twojej pasji. Kiedy się wzięło na pocztówki, że zacząłeś je tak zbierać? To, że jestem mieszkańcem Kowar i to miasto, no to jest moją miłością, mogę tak, może to brzmi patetycznie, ale tak jest. Zbieram wszystko, co dotyczy Kowar. Pocztówki zacząłem zbierać jakieś 20 lat temu. Na początku to było dość trudno, bo tak naprawdę istniał tylko jeden sklep kolekcjonerski, od którego kupowałem te pocztówki. To był sklep na ulicy Długiej u Benia. Na Długiej w Jeleniej Górze? Tak, tak. U Benia Jańca. I to było moje takie główne źródło zaopatrzenia. Później internet, dostęp do internetu, giełdy, eBay, pozyskiwanie przez zakupy poprzez Allegro czy tam eBaya stało się już w tej chwili no, właśnie podstawowym źródłem zaopatrzenia, bo na giełdy zagraniczne nie jeżdżę. Niektórzy kolekcjonerzy prywatni, którzy mają duże zbiory, wyzbywali się, powiedzmy, wiedzieli, że ja zbieram Kowary, bo to my tam znamy, ci kolekcjonerzy pocztówek. Oferowali mi takie, co niektóre cenne i bardzo unikatowe w ogóle pocztówki. Też już to jest za niemałe pieniądze, bo to trzeba uczciwie sobie też powiedzieć, że to nie jest tanie hobby. No i tak to trwa do tej pory. Tak. A jedna pocztówka taka stara ile kosztuje? Kilkadziesiąt złotych pewnie, czy jeszcze więcej? No weźmy tą moją ostatnią pocztówkę, tu akurat mam otworzoną, tam jest chyba nawet rachunek. To jest pocztówka na Wejkowie dawnego baru Smakosz. Pocztówka z 1918 roku, tu jest dowód zakupu, ta kosztuje 137 zł. Bardziej z internetu pewnie, nie? Mogę zobaczyć? Tak, tak, tak. Aha. Bardzo ładna, piękna pocztówka. Aha. To jest ostatni mój nabytek. No w każdym bądź razie średnia taka pocztówka to jakieś 50-70 zł. Niesamowite. Tak trzeba liczyć. A powiedz proszę, czy ty zbierasz wszystkie pocztówki, czy jakieś cię specjalnie interesują? Nie, wszystko to dotyczy Kowar. Aha. Czy mam tu osobno, że tak powiem, ułożone. To jest stricte Kowary, miasto jako miasto. Tak. W innym albumie są sanatoria, w innym albumie z kolei Wojków i trzecie otoczenie typu Tannenbaude, typu Budniki, Okraj, Bochenbaude i tak dalej, tak. Czyli otoczenie Krzaczyna, otoczenie Kowar. No tak to poselekcjonowane. A czy zbierasz też nowe pocztówki? Nie. Zdecydowanie tylko do czasów, do roku 45. A dlaczego? No w zasadzie nie mam jakiejś do naszej odpowiedzi dlaczego. No po prostu stare to ma być stare. Nowe to nowe, natomiast Kowary nie były takim miastem aż tak mocno w latach 50. Obfotografowanym z uwagi na wiadome tutaj obostrzenia związane z kopalniami uranu. Także takich pocztówek się dużo nie zachowało. Nawet z budowy osiedla tego na ulicy Górniczej też tych pocztówek nie ma. Mimo tego, co wydawać by się mogło, że to nie jest, że to mógł być jakiś temat, tak? Buduje się przez piękność. Ale jak zakazywano, to po prostu nie wolno. A powiedz proszę, bo do 45 roku życia zbierasz pocztówki. Masz jakieś takie z okresu wojny? Czy wtedy tutaj życie się toczyło na tyle normalnie, że nawet wydawano z okresu wojny tam są. Tam na kilku pocztówkach znajdziesz swastyki na budynkach miasta. Nie ma ich tam dużo, ale oczywiście są. Tutaj się nic nie działo w wojnie. To było ciche, spokojne miasto. Zresztą w ogóle tu żaden front nie przechodził przez Kowary, więc tutaj jedno z wielu cichych, spokojnych takich miasteczek. Daleko frontu. A powiedz proszę, najstarsze twoje pocztówki,
Z którego okresu pochodzą? No to jest... Masz tak, powódź, słynna powódź stulecia, która u nas miała miejsce w 1997 roku, taka w lipcu, tak? 1897. To ta ostatnia była w 1997 i równe 100 lat wcześniej na przykład była powódź w Kowarach i z tego okresu ma chyba 6 pocztówek. No to tak gdzieś powiedzmy sobie. A co jest na pocztówkach? No co, powódź jak powódź. Tak, no, ale możesz pokazać, że to tak, jest... Tak, tak, te cztery, widzę, cztery są. Myślałem, że ich jest więcej. Aha. Niesamowite. No. I gdzie je znalazłeś? Gdzieś na giełdach też? Też na giełdach. Ja już nie pamiętam, gdzie poszczególna pocztówka była kupiona. Zbyszku, powiedz proszę, co jest na pocztówkach takie najbardziej charakterystyczne? Jakieś motywy, które się pojawiają? Co najczęściej fotografowano? Niemcy fotografowali wszystko. Tak? Wszystko, dokładnie wszystko. Co jest ulubionym motywem? Nie wiem, czy tak to można podzielić. No jak już powiedziałem, no ja mam to pogrupowane według takich moich tutaj, żeby łatwo je lokalizować. Tak jak jest Wojków, to biorę album Wojkowa i czy Hohenwiese dawniejsze i tam mam cały Wojków. Ja chcę zobaczyć jakieś sanatorium, a mam tych poszczurek z tych budynków sanatoryjnych. Ja wiem, nie liczyłem ich, a tam będzie na pewno kilkaset. Może kilkaset. No, ty pracowałeś w służbie zdrowia wiele lat. Czy te pocztówki z sanatoriów są ci szczególnie bliskie? Szczególnie mi bliskie. To pokaż może jakąś taką, którą pamiętasz szczególnie. Zresztą tu jest. Zresztą jak wejdziesz na Bukowiec, znaczy wejdziesz do Bukowca, do szpitala, to tam na parterze, czy właściwie w przyziemiu, to już jest przyziemie, są duże repliny moich pocztówek. Ja to dałem Piotrkowi Gerberowi, pierwszemu prezesowi i właścicielowi UMC. Dałem mu to, żeby sobie tam porobił skan i on to sobie porobił. No, co jest? Budynek dyrekcji, w którym urzędowałem przez tyle lat, tak? To był budynek dyrekcji. I z tych pocztówek jest sporo. Widzisz, cały park, tam był przepiękny park za Niemca, były piękne stawy, różne tam. Ule, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale z tych pocztówek przebija taka duża przestrzeń, duża wolność i ład urbanistyczny ogromny. A to porządek. Nie. Prawda? Porównując z tym, co teraz No fakt, że nie było tyle obiektów, tak, w Kowarach. Była przestrzeń do zagospodarowania i to robili. Ale zwróćcie uwagę, ciekawy układ jest parku przy sanatorium Wysoka Łąka, otwarty. Tak. Tam jest, masz całą przestrzeń na góry, tak. Tam nie masz żadnej zabudowy pod samym budynkiem. Tak. No tak to robiono. No, zawsze było dużo zieleni, tak? W Kowarach, zwróć uwagę, przepiękny park, rzadki drzewostan, różne stawy, niestawy, groble, mostki, alejki, to wszystko było piękne. Ja to próbowałem odtworzyć w Kowarach, miałem zinwentaryzowany park, miałem zrobioną wycinkę higieniczną, sanitarną niektórych drzew. Wszystko robiłem pod nadzorem konserwatora zabytków, a właściwie konserwatora przyrody. No i moim celem było tworzenie, co się by tam dało, przynajmniej tych ścieżek, tych niektórych altanek i tak dalej. No to wszystko, jak ja dzisiaj patrzę na ten budynek na ulicy Sanatoryjnej, to nie wiem, no, gniew mam tak głęboki w sobie, że i żal, że do takiej dewastacji doprowadzono. Przecież to jest sprawa prokuratorska moim zdaniem. Do takiej dewastacji doprowadzić przepiękny kompleks obiektów, takich nam by wszyscy zazdrościli. Tak, ale może wiesz co, dzięki temu, że Kowary są jednak, no, mają inną historię niż Karpacz, niż Szklarska, nie są tak zabudowane, to są do uratowania. Bo tutaj są pewne zaniedbania, ale to tam nie powstały jakieś apartamentowce w tych parkach. Na szczęście. Można cały czas to otworzyć. Szpiłka jest w grze. W otoczeniu, powiedzmy, kompleksu Hohenwiese i Buchwald, czyli Wysoka Łąka, Bukowiec,
tam się nie buduje w tym kompleksie nowych, nowych obiektów. Może tam trochę niższej płycy sanatoryjnej, ale tak to nie, na szczęście. Tylko znowuż, dewastacja budynków istniejących. No to jest coś, co mnie przeraża, naprawdę. Bukowiec, Wysoka Łąka, fajnie, ale weźmy sobie, zejdźmy niżej na te budynki pomocnicze. Dawniejsze warsztaty, pralnia. To jest ruina. No przecież za to ktoś ponosi odpowiedzialność. A proszę powiedz, czy tutaj są jacyś w ogóle turyści na pocztówkach? Bo jest przestrzeń, jest zieleń, są piękne ale budynki. Ale tutaj Kowary tutaj... jako miasto nie było na szlaku. Tak. Szlak to, bokiem, ta maszana ścieżka, to, to Forstbaude, to Buchenbaude, to, Tannenbaude, czyli jakby poza Kowarami. Tak? Mhm. Kowary nigdy nie były miastem na szlaku, tylko były po prostu osią tego szlaku, tych szlaków. Ale kolej widzę, że odgrywała dużą rolę, bo tutaj się motyw kolejowy powtarza. Tak, 1902 rok, jak wiecie, została otwarta kolej do Kamiennej Góry. W tym samym czasie również, to też ciekawa rzecz, 1902 rok kolej, Kamienna Góra, 1902 rok buduje się obiekty przy ulicy Jeleniej Górskiej 14, później obiekty przy Wysokiej Łące, na Wysokiej Łące, czyli powstaje również w tym samym praktycznie roku kilka takich bardzo ciekawych inwestycji. Tak? Także... To były czasy, pierwsza globalizacja, prawda? Przed pierwszą wojną. Próby globalizacji. Tak. No nie, no tu tego jest sporo. No. Nie mam dużo... O, proszę bardzo, kolej elektryczna w Kowarach, tak? To są Kowary średnie. Dzisiaj tego nie ma. A to jest namioty. Obozowisko jakiejś tam organizacji młodzieżowej w każdym razie. Zresztą takie schronisko młodzieżowe było również w starym budynku komisariatu naszego kowarskiego. Też tam mam pocztówkę tego obiektu, jak to wyglądało w środku, łóżka piętrowe i tak dalej. Tak. Dużo było hoteli i knajp, co świadczyło o zamożności w pewnym sensie tych mieszkańców. Kowary były takim miastem bardzo w przestrzeni historycznej, jeśli idzie o zamożność zróżnicowaniem. To było miasto biedne i bogate zarazem. Świadczy o tym chociażby ta ilość hoteli naprawdę, która tu istniała i w różnego rodzaju zajazdów, gasthofów, barów, restauracji i tak dalej. Jedna z osób, która gościła w naszym programie, opowiadała, że kiedyś tutaj, jak się szło przez Kowary, można było chyba w kilkudziesięciu miejscach się napić czegoś. No tak. To bardzo ładne znowu ten ośrodek młodzieżowy. Mówię, on tu na uroczysku był, że tak powiem, rozlokowany. No co by tu jeszcze? To są jakieś takie ogólne widoki części, powiedzmy tam spod Murzyna. Proszę, też. Tu masz historię wiaduktu. Tak. Popatrz, nieuregulowana część, tak. A tu się jest uregulowana. Aha. Ciekawe, nie? Tak. Nieuregulowana, tu się jest uregulowana. Tak. No, wiaduk to jest też... Zobacz, jakie masz różne parowozy, z jakich epok na tym wiadukcie. No, kaplica świętej Anny. No, jest tego dużo tutaj. No, trzeba by strona po stronie coś tam powiedzieć. Tak? To ale tak się zastanawiam, czy nie rozważałeś pokazania tych wszystkich pocztówek na jakiejś wystawie? Jest stała. Tak? Replindy są stałe w domu tradycji, nie wiem, w Kowrach byłeś. A ten ładny park tutaj? To jest ulica obecna Matejki, czyli tu kościół, tu masz Biedronkę w tej chwili, tak gdzieś tu w tym miejscu, tak? No a to jest Matejki do góry. Ten taki skwarek też istniejący, bardzo zaniedbany w tej chwili. To jest ciekawe zdjęcie, bo tu przebiega, jest głęboki wykop i biegnie tam linia kolejowa. Tutaj, na tej pocztówce, tej linii kolejowej nie ma. Tam, gdzie jest to dawniejsze osiedle fabryki i dywanów, przy Matejki, masz winnicę na tym polu. Czyli to też... każda pocztówka to jest historia. To jest fascynujące, naprawdę. Tu masz winnicę, ale masz ten sam fragment tutaj,
jest staw. Tak. To jest ten budynek też na Matejki, tam po drugiej stronie jakby Biedronki, tak? Mhm. Czyli to się zmieniało tu bardzo. A tłukli panowie na koniach? To jest jakieś lecie miasta. Ja mam z tego okresu mam kilka pocztówek. Tam z pochodów i tak dalej, takich pochodów okolicznościowych. A to są żołnierze, to są akurat czwarty pułk grenadierów. Nie ma tutaj pieczątki, więc nie wiem, jaki to okres. Był rozlokowany w Kowarach w kilku miejscach. Mało kto o tym wie. Na przykład w jednym miejscu była ta knajpa pod Lipkami. Na przykład. Tam stacjonowało wojsko. Jak się wjeżdża na ulicę Łomnicką, po lewej stronie ten pierwszy budynek, tam były koszary. Tych koszar było sporo w Kowarach, w różnych miejscach. Niektóre nie mam zidentyfikowane, bo nie wiem, gdzie to było, mogło być zrobione to zdjęcie. Tu gdzieś na końcu mam go chyba. O, tutaj. Nie wiem, gdzie to było robione to zdjęcie. To i to. Zbyszku, a powiedziałeś, że ty zbierasz wszystko, co dotyczy Kowar. Wszystko to znaczy, co poza pocztówkami jeszcze? Co za pocztówkami? No, na ścianach tam masz różne portrety, nie portrety, czy właściwie obrazki, czy obrazy. O, tu jest jeszcze ciekawy wycinek z gazety. 1898 rok, dotyczący właśnie powodzi. Mhm. O, to można, tak to wyglądało. To jest grafika bardziej. A powyżej z okresu wojny. A to jest jakieś, nawet nie wiem, co tam, to jest jakieś pismo do NSDAP. Tymczasowe pieniążki, czy bony w zasadzie. O. W czasie wojny, tak? Czy wcześniejsze? Wcześniejsze. Tak. Pomnik. W czasie tego kryzysu chyba, tak, prawda? Jest. Ogromnego. No to masz to. No tu jakieś różne. No tutaj proszę. Różne. Tak, ludzie wyglądali wtedy. Zespoły ludowe. To jest jakieś lecie miasta. Aha. Tam musiałbym się wczytać dokładnie. No to jest zdjęcie już powojenne. Jak pytałeś, czy mam jedno zdjęcie. Tkaczki w fabryce dywanów. No nie, to trzeba byłoby tak po kolei, przyjąć jakiś porządek. Ale nawet ta próbka jest bardzo ciekawa, próbka no, swojej kolekcji. Pytałeś o sanatoria jeszcze. Mało kto wie, że tam w tym budynku dyrekcyjnym, gdzie ja urzędowałem, w tym pierwszym budynku na ulicy Jeleniogórskiej 14, prowadziły go zakonnice, na dole miały normalną kaplicę. Ja mniej więcej wiem, gdzie się ten ołtarz zapodział. Bo ja szukałem go, gdzie on się mógł zapodzieć i znalazłem to miejsce. Znaczy, u kogo on był. No, sentymenty i tylko wspomnienia, że tak mogło wyglądać. To miasto i te budynki. To masz pacjentów, patrz, jak oni byli ubrani, nawet za kierunce. Tak, uniformy takie, jakby szli do pracy co najmniej. Tak. Nie piżamy. Mundurki. Mundurki. A tutaj też. A to są. To jest ten budynek, o którym mówiłem, na Warińskiego, gdzie było później położnictwo i ginekologia. I tu też pensjonariusz. Tam też był szpital zanięca. A tu są pacjenci też przed tym budynkiem na ulicy Warińskiego. No i tak można. Możemy jeszcze tam. To już Marty widzę, proszę. Wysoka Łąka. Tak, tutaj. To były zimy. Zima była zimą, nie? Tak. Tu jest ta część tej leżalni, o której wspomniałem. O, tu jest ona bardziej pokazana. Tu ci pacjenci obowiązkowo mieli w czasie, jakby funkcjonował zespół żlicy, tak, oni tu musieli obowiązkowo mieć leżakowanie na powietrzu. Ta Wysoka Łąka, przepiękna jadalnia na Wysokiej Łące, to też warto zobaczyć tam na miejscu. A czy twoja kolekcja stale jest powiększana? Ja ci powiem teraz tak, ja oczywiście cały czas śledzę wszystkie portale, ale niestety no, dużą część mam.
Po prostu nie będę dublował. To jest tak bogata kolekcja, że to trudno tutaj... Jak coś by się znalazł, tu jest Bukowiec. Mhm. Bukowiec tuż po wybudowaniu. Jeszcze taka pustka, nie ma śladów, że ktokolwiek jeździ, tak? Rozumiem. Teraz po prostu więcej czasu ci zajmuje znalezienie czegoś, czego tak, nie ale masz. Ja przeglądam na bieżąco, ale niestety nic ciekawego nie znajduję. Nie znajduję nic, co by mi... No, pokazywałem ten smakosz tam na Wojkowie. Zrobione zdjęcie. Zbyszku, życzę ci, żeby ta pasja cię nie opuściła. Kolejnych odkryć pocztówkowych. No i podróży. Podróży i cóż, żeby kowary były też tak ładne jak kiedyś. Jakby się... Myślę, że kowary idą w dobrym kierunku. Chciałem się doczekać momentu, kiedy zobaczę budynki na ulicy Jeleniogórskiej tak odrestaurowane jak Zakałonka i Bukowiec. A przede wszystkim dużo zdrowia życzę. I bardzo dziękuję za przyjęcie nas. Tym samym. Dzięki.